Kampania w wyborach do Europarlamentu powoli się rozkręca. Dzisiaj Koalicja Obywatelska przedstawiła listę swoich kandydatów w województwie śląskim. Niektórzy z nich ledwo co ślubowali w Sejmie lub Sejmiku, ale mają nadzieję na sukces w kolejnych wyborach. Łukasz Kądziołka. Kandydaci są już znani od dłuższego czasu, ale dzisiaj Koalicja Obywatelska oficjalnie zaprezentowała tych, którzy 9 czerwca znajdą się na kartach do głosowania. Te wybory rozstrzygają o kwestii bezpieczeństwa Polski w najbliższym czasie i dlatego tak bardzo apelujemy o wzięcie udziału, zwłaszcza w tych trudnych czasach. To Borys Budka będzie otwierał listę KO w okręgu 11 obejmującym całe województwo śląskie. Tuż za nim z numerem 2 o głosy powalczy Mirosława Nykiel. To będzie już trzecie podejście posłanki do eurowyborów. Nie nadążam z banerami, z ulotkami, ze spotkaniami, także to dobrze, to daje taki impuls dla mnie i pogłębia moją wiarę w to, że tym razem się uda. Ale do Parlamentu Polskiego było podobnie. Do 3 razy była sztuka i za 3 razem zdobyłam ten mandat. Nadążyć trudno za niektórymi politykami. Katarzyna Stachowicz w wyborach samorządowych dostała się do sejmiku z rekordowym wynikiem. Zgarnęła ponad 52 tysiące głosów. Teraz wskoczy na miejsce Wojciecha Saługi, który zwolnił mandat w Sejmie po objęciu funkcji marszałka województwa śląskiego. Niewykluczone, że z Warszawy przeniesie się do Brukseli. Powinniśmy tutaj w województwie śląskim pokazać tak naprawdę, że to właśnie województwo śląskie Europą stoi. Cieszę się, jestem dumna z tego, że pełnię dzisiaj ten zaszczytny tytuł posłanki Rzeczypospolitej, ale też kandyduję do Europarlamentu. W tej kampanii dwa zwroty będą przewijać się do końca. Bezpieczeństwo i Zielony Ład. Ta wschodnia granica to jest nie tylko kwestia naszego wewnętrznego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Dla wielu z tych osób wybory do Parlamentu Europejskiego to okazja do kolejnego politycznego awansu, ale w razie przegranej wicemarszałek po prostu wróci do swojego gabinetu, a wiceprzewodniczący Platformy pewnie wróci na któreś z rządowych stanowisk.